Od godziny 8 przyjmowaliśmy od hodowców króliki, które były od razu poważone, żeby teraz usprawnić sobie pracę i mamy zapisane na arkuszach oceny już tą cechę jak gdyby wyceniono. Następna cecha, którą będziemy teraz wyceniać, to jest budowa ciała królika. Czy jest ładnie zbudowany, czy nie ma jakichś wad budowy. Następna cecha, cechy rasowe. Każda rasa królika, a jest tutaj sporo ras prezentowanych, ma określone cechy rasowe, które każdy królik musi spełniać. Następna to jest jakość okrywy włosowej, długość, sprężystość, jedwabistość okrywy włosowej, gęstość okrywy włosowej. Następna cecha to jest barwa okrywy włosowej. No, każda rasa też ma, no, Nowozeland czerwony to musi mieć ładny czerwony, biała musi być nieskazitelna biała rasa między innymi. No i ostatnie są cechy rasowe, pazurki, oczka i tak dalej. Obliczamy sumę cech. I wówczas wybieramy z każdej, króliki podzieliliśmy na rasy duże, rasy średnie, rasy małe, połączyliśmy z futerkowymi rasami, ponieważ jest mała liczebność. I później po arze Bosy, to jest belgijski olbrzym szary, jest duża reprezentacja tych zwierząt, więc uzgodniliśmy z organizatorem, to znaczy z panią Marcią Gwizdałą, tutaj przedstawicielką ODR-u, że wybierzemy czempiona i wicechempiona w tej rasie, natomiast pozostałe rasy duże, które tu są, to jest belgijski olbrzym biały, francuski baran i olbrzym strokacz, wybierzemy czempionat i dwa wicechempionaty. Czy hodowca jest obok was w czasie oceny? Hodowcy są, nie sugerują nam. Ja przy arkuszu oceny mam tylko numer klatki zapisany i to jest anonimowa ocena. Hodowcy są gdzieś tutaj dalej, ale nie przy stole. Dlatego ani ja, hodowca wie pewnie, poznaje swojego królika, ale ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to królik, wybierając czempiona, czy wicechempiona, czy nawet oceniając po kolei. To ile minut taki królik musi się znajdować na takim stole obserwacyjnym? Zależy. No, czasami to jest 5 minut, czasami jak są jakieś takie niedociągnięcia, które trudno zaliczyć, czy to już jest wada, czy jeszcze nie, no to dłużej dyskutujemy z koleżanką, ale zazwyczaj 5 minut wycena. To ile królików w dniu dzisiejszym macie do oceny? Do oceny mamy 51 sztuk. Zajmuję się hodowlą królików od 25 lat. Hoduję takie rasy jak olbrzym belgijski szary, termoński, jest to rasa typowo mięsna, bardziej przeznaczona do ferm towarowych. Niemniej jednak chcę wypróbować tę rasę amatorsko również. Walory mięsne są bardzo dobre tych królików, także polecałbym również dla innych hodowców. Króliki hoduję, tak prawdę mówiąc, od dzieciństwa, ale tak czysto rasowe zacząłem chować, jak przeszedłem na emeryturę. I teraz pan ma dużo czasu i zajmuje się hodowlą. Jakie osiągnięcia pana króliki już mają? No, to różnie to bywa, tak trudno to ocenić, ale tak niezłe. Tak powyżej 90 punktów zawsze są. Taki okres jesienny, to linieją za mocno, to wie pan, jak ktoś ma tak późno jesienne, to by dolinieć, nie? A najlepsze takie styczniowe, to one nie linieją, ale wyhodować styczniowe króliki, jak nie ma mrozu, a jak są mrozy, to pomarzną. Ile pan ma królików? To w tej chwili gdzieś tak 50 sztuk. Dzięki wieloletniej współpracy z miejskim, znaczy z ośrodkiem doradztwa rolniczego w Lubaniu oraz z lokalnymi związkami, przede wszystkim Trójmiejskim Związkiem, Związkiem z Pelplina, z Rumi, z Pruszcza Gdańskiego, wspólnie stwierdziliśmy, że warto te eksponaty, które są zwierzęta pokazywane, stłoczone w klateczkach, pokazać pojedynczo i dać im jeszcze do tego ocenę. I to jest właśnie wynik naszej współpracy i mamy w tej chwili wystawę gołębi na blisko 250 sztuk, które są ocenione przez sędziów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza i dzięki temu hodowca wie przynajmniej jakiej jakości ma zwierzęta. Jest pan także sędzią. Co się bierze pod uwagę w ocenie gołębia, przypuśćmy?
Jeżeli chodzi o sędziowanie, jest to bardzo trudny temat. Gołąb, jak każde zwierzę, które żyje w naturze, przygotowuje się również do zimy i gołąb w tej chwili jest w okresie pierzenia. Jest to ciężki okres i gołąb zrzuca swoje stare pióra, szykując się na zimę, dostaje nowe upierzenie i wówczas niestety zwierzęta te gorzej troszeczkę wyglądają. Dlatego też sędzia patrzy przede wszystkim na jego budowę, na jego postawę, figurę, cechy rasowości, rysunek, połysk, barwę. Jest tych elementów bardzo dużo i każdy z tych elementów, w zależności od rodzaju gołębia, jest ważniejszy w danej rasie. Czy był już taki gołąb, który otrzymał maksymalną skalę oceny? Zdarzają się takie eksponaty, ale jest to bardzo rzadko. Rzeczywiście hodowcy boją się, sędziowie w zasadzie, dawać takie wysokie punkty. 97 to jest najwyżej oceniony, z tego co wiem, gołąb na wystawie i z reguły to są gołębie, które wygrywają nawet wystawę. 250 gołębi różnych ras, ale dominuje przede wszystkim sokół gdański, gdański wysokolotny. Jest to gołąb, który jest wyhodowany w Gdańsku przez hodowców od wielu lat i przekazywany jest z pokolenia na pokolenie następnym pokoleniom hodowców. Udoskonalany jest w sensie pokroju, budowy, figury. Rzeczywiście dzisiaj przyszły takie czasy, że te zwierzęta, które się hoduje, nie można zamrozić i przekazać następnym naszym pokoleniom w formie eksponatu zamrożonego w lodówce. Niestety je trzeba genetycznie przekazywać poprzez żyjące zwierzęta. Ta wystawa w Lubaniu cieszy się takim powodzeniem, bo ludzie chcą to oglądać, rodziny przychodzą, żeby zobaczyć, jak wyglądają gołębie, nie tylko te, które widzą na zdjęciach, w telewizji, ale również można je zobaczyć na żywo. Cywilizacja wkroczyła do miast i niestety, jeżeli chodzi o gołębniki, jest ich coraz mniej, ale nie znaczy to, że ich nie ma wcale. Są jeszcze ludzie, którzy mają to, że tak powiem, w geniach. Tata nauczył syna hodować, a jego nauczył dziadek i oni dalej będą hodować, choćby nie wiem, jakie nakazy czy zakazy hodowli zwierząt były, to te gołębie zawsze będą w domach. Co prawda może nie są one w tej chwili puszczane wolno i nie oblatowane są przez hodowców tak jak kiedyś, ponieważ raz, że są to droższe zwierzęta, droższe eksponaty i każdy boi się na straty, bo niestety jastrzębie, sokoły, które są w naszym rejonie, trzewią mocno populację gołębi, te, które latają na wolności. Ocena jeszcze trwa. Jak długo potrwa? Ocena potrwa praktycznie jeszcze chyba z 2 godzinki. Niestety, żeby wyłonić tutaj zwycięzców tej wystawy, trzeba dokładnie, skrupulatnie to zrobić, żeby nikogo nie pokrzywdzić. I rzeczywiście sędziowie, gdy mają wytypowane już najlepsze eksponaty z danych ras, muszą jeszcze wspólnie razem, prawda, dopytać się i sprawdzić, czy rzeczywiście nie zrobili błędu. W Lubaniu, proszę pana, ja jestem tak oficjalnie, to jestem drugi raz. A nieoficjalnie byłem raz. Jak długo pan zajmuje się hodowlą kur? Czy też to są kury tylko hodowlane, czy także na wystawy? To sobie pan, to są, mówiąc, kury rasowe, nie? Ale są i do ogólnego użytku. No bo jajka nie są większe. Gdyby jajka nie są małe, no to by człowiek tego nie hodował. A że są większe jajka i to są, jak to mówią, każda kura, która jest rasowa, to tak jak te zielonoszki, są bez cholesterolu. Nie? To więc jak ta kura musi być karmiona, hodowana, ażeby to jajko było smaczne i miało, bo nieraz niektórzy patrzą na kolor żółtka. No kolor żółtka jest bardzo ważny, bo jeżeli pan kupi jajko z fermy, to jest żółtko-białe, a tu jest więcej żółte. Bo ta kura są u dziobie. Troszeczkę trawi, dostaje trochę pszenicy, trochę owsa, trochę jęczmienia. No naturalnie, nie ma paszy. Nie ma paszy, jest naturalnie chowana. Czy w każdym stadzie, gdzie są kury, musi być kogut? Proszę pana, nie musi być. Jeżeli ja nie chcę mieć kurczaków, to nie musi być. Ja chcę mieć kurczaki, no to musi być, zależy jakie duże stado, nie? Jak jest duże stado, tam 100 sztuk, no to musi być tam 4-5 kogutów, nie? Odwieczne pytanie, to było pierwsze, jajko czy kura? Wie pan co, tyle filozofów było już, jeszcze nikt tego dokładnie nie powiedział. No po rychtości, jakby tak patrzał, to musiało być jajko, no bo z tego by się kurczak. No ale skąd to jajko się wzięło? No, musiała być kura, nie? No i koło się zamyka, no. Na okrągło. Jakby nie było. Kiedyś to można było trochę na tym zarobić. W tej chwili jest mniejsze zainteresowanie przy tych ptaczkach, nie?
ale po prostu miłość do tego. No to cieszy się tym, że coś ma. No w tej chwili nawet sprowadziłem z Belgii kanarki wodotokowe. To są kanarki podobne do harcejskich. No, wygląd mniej więcej mają ten sam, tylko że mają po prostu lepszy popis w śpiewie. Do 17 turów śpiewnych. A harcyński ma te zasadnicze 4 tury, nie? Także mam w tym roku dopiero co sprowadzone i czekam jeszcze na kanarki, które mam przyjść z Belgii, białe, wodnotokowe. No i chcę zobaczyć, co to będzie. One śpiewają przykładowo cicho, przy zamkniętym dzióbku. Bardzo spokojne. Usypiają? Usypiają, można powiedzieć. Znaczy w Lubaniu, no to jest taka wystawa ogrodniczo-rolnicza i przy okazji my mamy te ptactwo ozdobne, te są i gołębie, i kury. No jest dużo zainteresowań. Przychodzą popatrzeć, nie? A dzieciaków to po prostu tych małych, to tak interesowało. Ptaszek tam coś dotknie, popatrzy, bo to kolorowe jest. No, bardzo dużo ludzi się interesuje ptakami. Gorzej jest z kupnem. No, ptaki są dosyć drogie. No właśnie, jak się kształtują te ceny? No, tak, przypuśćmy, kanarek samczyk kosztuje około 100 zł. Papuga, przypuśćmy, większa taka już, to trzeba dać 300-400 zł. A papuga, która mówi? O, tutaj nie mamy tych papug, bo... Nie każde papugi mówią? Nie, to trzeba mieć duże papugi, a hodowcy, ja mieszkam w mieście i nie mogę hodować takich dużych papug ze względu na głośność ich, prawda, bo one dosyć głośno krzyczą i o 4 rano to już dają taki pogłos, że całe osiedle by się obudziło. Ma pan tutaj dosyć dużą wystawę, czy to jest wszystko, co pan ma, czy jeszcze także w domu coś? Nie, w domu jeszcze są, ma około 300 ptaków. Jak pan z tym sobie radzi, mieszkając w mieście? Od rana do wieczora mam robotę, jestem na emeryturze. No i to hobby. Występuję na innych takich wystawach, gdzie na przykład w Tczewie na Górkach jest takie osiedle dla dzieci. I osiedle mieszkaniowe, pięknie zrobiony taki park dla dzieci i na tym parku tam też parę razy wystawiłem ptaki. Po prostu dla dzieci. Zainteresowanie jest. Bardzo jest. Panu dziękuję. U nas pytają o truskawki, jakie mamy, jaka jest cena i jakie odmiany. Co się właśnie najczęściej kupuje na jesień, ażeby to właśnie na jesieni posadzić? Na pewno kupują rośliny ozdobne, cebulę tulipanów, żonkili, bo to się wysadza wyłącznie jesienią, bo truskawkę może wysadzać i wiosną, i jesienią, także nie ma z tym problemu. Natomiast typowo sezonowe rzeczy, jak drzewka kopane z gruntu na przykład, też jesienią lepiej się aklimatyzują w glebie, jak są wysadzane. Także takie rzeczy, które po prostu muszą jesienią wysadzać, to wtedy kupują. Co pan kupił? Dzisiaj? Tak. Byliny przede wszystkim do ogródka, cebulowe, co by jeszcze tam? Drzewka owocowe, no, krzewi. Giełda jakoś idzie w miarę, coraz mniej krzaczków było pełno już. Co najczęściej kupują? Szmaragdy, coś na ogrodzenie. W niedzielę to już jest giełda naprawdę w miarę, która pozwoli nam zarobić na to, żeby wszystko było dobrze, nie? Czy jesteście pierwszy raz w Lubaniu na targach? Nie, przyjeżdżamy tu praktycznie co roku. Mamy stałych klientów, którzy wracają. I skąd przyjechaliście? Płock. Opłaci się? Na pewno. Klienci kupują, są zadowoleni. Co pani właśnie im poleca? Lat. Polecam drzewka owocowe, róże, agres, porzeczkę, ozdobnych drzewek troszeczkę mamy. A co się teraz sadzi właśnie na okres jesienny? Na okres jesienny wszystkie drzewka owocowe się sadzi, róże się sadzi, krzaki się sadzi, agresu, porzeczki. Brzoskwinia, morela, nektarynka tutaj na Kaszubach gorzej znosi mrozy. Aczkolwiek klienci kupują w zacisznym miejscu, może róś. Ja dopiero tutaj, wie pan, przyszłam i myślę, że jutro będzie jeszcze ciekawie, będzie na pewno więcej ludzi. Co pani kupuje? Ja kupuję, jak widać, wrzosy. Proszę bardzo. Pani lubi wrzosy? Ja lubię wszystkie kwiaty i rośliny. Ale wrzosy chyba widzę przede wszystkim. No, o tej porze roku tak. Rolnicza jesień w Lubaniu. Co najczęściej się kupuje na ten okres jesienny? Byliny. Różnego rodzaju żurawki można zasadzić. Wrzosy można zasadzić. Chryzantema teraz jest na czasie, na jesień. Pan właśnie oferuje? Jak krzewy jagodowe. Borówka, jagody, winorośl.
Co najważniejsze, młode akurat rośliny, które potrzebują akurat przysypania, akurat jak róże, skopcowania, nic więcej. Korzenie akurat wystarczająco, tak. A kiedy pierwsze owoce? A w zależności jak odmiany i które te, co proponuje rośliny, to są akurat trzylatki, które już w tym roku dały owoce. To jak idzie handel? Bardzo dobrze. O co najczęściej ludzie pytają? Czy... Przeważnie o te trawki, rozplennice. Co to są? To są trawy bardzo dobrze znoszące zimę u nas. Rosną tak do metra, metro 20. Super w ogóle się sprzedają. I czy to się właśnie sadzi na jesień? Sadzi się na jesień, bardzo dobrze znosi zimę u nas w Polsce. Super trawka. Skąd pani przyjechała do Lubania? Z Olsztyna. Czy po raz pierwszy? Po raz pierwszy. Ja po raz pierwszy, szef już był wcześniej. Aha. I nie wie pani, jak szef ocenia poprzednie lata? Nie mam pojęcia, nie pytałam. Będzie wiecie dopiero po jutrzejszym dniu, jak się zakończy handel. Na pewno. Czy już sporo sprzedaliście? Sporo, sporo, na pewno. Już mamy pusty samochód. Ale jesteście prawie na samym końcu. No prawie na samym końcu, ale idzie bardzo dobrze. Jakie jest zainteresowanie tutaj osób, które przebywają w Lubaniu właśnie haftami, które pani sprzedaje? Na tym terenie bardzo dużo jest, bardzo dużo zamówień. Czy to nasi kupują, czy jednak osoby z zewnątrz? Dużo zewnątrz właśnie kupuje. Zainteresowanie ma w ogóle Warszawa. A skąd pani wie, że są z Warszawy? Bo ja mam zamówienia takie. A i tam pani wysyła. O co się najczęściej pytają? Najwięcej jest teraz odbiorców do obrusy. Obrusy, wielkie obrusy, nie? Oferujemy pierogi z mięsem i z kapustą i z serem, bigos, żurek i chlebek ze smalcem i z ogóreczkiem i przeróżne ciasta. Czy taki chlebek wiejski, on trzyma dłużej świeżość niż taki ze sklepu kupiony? Tak, trzyma dłużej świeżość, bo ziemniaki mają to do siebie, że właśnie trzymają świeżość chleba. Mamy razowe chlebki, mamy nowość, chlebek na bogato, razowy. Co jest na bogaty, co to jest? Dużo wieloziarnisty i z dodatkiem dyni, ziarna dyni, tak. I mamy chlebki wiejskie, które bardzo polecamy i bardzo ładnie sprzedajemy.